smaczkiem jest. Z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kapelusz Muchomora. Bartek, Basia, Baltazar, Matylda, Staś i Robert wybrali się do lasu na długi spacer. Szli uśmiechając się, gdy nagle usłyszeli płacz. Ktoś płacze za tamtym krzakiem, wyszeptał Bartek. Przyjaciele zobaczyli małego muchomora. Wyglądał dziwnie, bo nie miał kapelusza. Kto zabrał twój kapelusz? Z troską zapytała Basia. Nie wiem. Gdy dziś rano się obudziłem, nie było go. Nie martw się, pomożemy ci. Znajdziemy dla ciebie inny kapelusz. Bartek pocieszył muchomora. Przyjaciele poszli do domów, by po chwili wrócić z różnymi czapkami i kapeluszami. Przynieśliśmy dla ciebie nowe kapelusze. Zawołali i po kolei zakładali na głowę muchomora nowe kapelusze. Basia jako pierwsza nałożyła swoją kropkowaną czapkę, ale muchomor nie był zadowolony. Później Matylda założyła czapkę czarownicy. Ale ja nie chcę być wredną czarownicą! Poskarżył się muchomor. Robert przyniósł żółtą czapeczkę, ale była za mała. Później przyszła kolej Bartka. Przyniosłem dwa kapelusze. Ten noszę w ogrodzie, a to czapka diabełka. Ogrodowy kapelusz śmiesznie wyglądał na głowie muchomora, ale i tak mu się nie podobał. Ten mi się nie podoba, powiedział ponurym głosem. Czapka diabełka rozzłościła go jeszcze bardziej. Przecież wiecie, że nie jestem diabełkiem, krzyknął z wypiekami na buzi. Ale najbardziej zdenerwował go czerwony garnek, który przyniósł Baltazar. To jest garnek! Nie mogę chodzić, bo lezie z głupim garnkiem na głowie. To nie jest zwyczajny garnek, odpowiedział Baltazar. To kapelusz bałwana! Ostatni podszedł Staś. Przyniósł muchomorowi cylinder. A ten mi się podoba! Ucieszył się grzyb. Ale może potraficie odnaleźć mój stary kapelusz? Jest mi w nim najbardziej do twarzy! Przyjaciele rozpoczęli poszukiwania czerwonego kapelusza. Nagle pojawiły się pisklęta kanarków. Wiemy, gdzie jest kapelusz muchomora. Trzy korniki zrobiły z niego łódkę. Wszyscy biegnijmy na strumień, krzyknęła Basia. I rzeczywiście trzy korniki śpiewały wiosłując w kapeluszu muchomora. Oddajcie muchomorowi kapelusz, zawołał Bartek. Ale obiecaliśmy pchłom, że je odwiedzimy. Potrzebujemy łódki, żeby się do nich dostać. Ale to nie jest łódka, tylko kapelusz i należy do muchomora. Oddajcie go! Kłócił się Bartek. Korniki w końcu zrezygnowały i oddały kapelusz. Ale jak teraz dotrzemy do pcheł? Zapytały smutne korniki. My was zabierzemy, właśnie lecimy na małą wyspę. Zaćwierkały kanarki. Hurra! Będziemy latać! Krzyknęły radośnie korniki. Ale najpierw musimy oddać muchomorowi jego kapelusz. To znaczy łódkę! Zażartowały nieznośne korniki, ale Basia spojrzała na nie poważnie i przestały się śmiać. Bardzo wam dziękuję, powiedział uśmiechnięty muchomor, gdy zakładał kapelusz na głowę. Pasuje idealnie. Korniki wskoczyły kanarkom na plecy. Bezpiecznej podróży, krzyknął muchomor. Bawcie się dobrze, dodali przyjaciele. Chwilę później przyjaciele pożegnali się z muchomorem. Poszli do domów z kapeluszami na głowach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek, musisz grać zgodnie z zasadami, powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił, poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to, zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę bo doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę. Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść. Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek.
ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam 2 niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały. Możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki, ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Z czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Koszmarny sen. Pewnej deszczowej nocy Bartek szykował się do snu. Umył zęby i wskoczył do łóżka. Ale wkrótce usłyszał na zewnątrz dziwny hałas. To chyba wiatr. Ale znowu usłyszał hałas. Co to może być? Nałożył kapcie i otworzył drzwi, ale nikogo nie zobaczył. Chyba mi się wydawało, powiedział i znowu wskoczył pod kołdrę. Ale ktoś znowu zapukał. Kto to? Burknął Bartek. Otworzył drzwi i wyjrzał na zewnątrz. Gąsienico, wejdź do środka. Jesteś taka mała, że cię nie zauważyłem.
Co się stało? Śnił mi się koszmar. Mogę zostać u ciebie? Powiedziała gąsienica. Oczywiście, że możesz. Bartek przygotował w pudełku łóżko dla gąsienicy. Proszę bardzo, możesz spać tutaj. A czym się przykryję? Moja czapka powinna się nadać. Jest jak śpiwór. Cieszę się. A teraz idźmy spać, bo jestem bardzo zmęczony. Bartek już prawie zasnął, gdy odezwała się gąsienica. Możesz zostawić włączone światło? Boję się ciemności. Księżyc świeci dziś bardzo jasno. Nie masz się czego bać. Spróbuj zasnąć. Ale tu jest ciemno, powiedziała gąsienica. Nie jest ciemno. O, właśnie, że tak. Dobrze. Odsłonię okno, żebyś widziała księżyc. Gwiazdy też świecą, a teraz idziemy spać. Narzekał Bartek. Mały ślimak okrył się kocem i szybko zasnął. Ale zielona gąsienica znowu go obudziła. Chce mi się pić. To się napij, krzyknął Bartek. Ale nie dosięgnę do szafki. Proszę, Bartek, pomóż mi. Dziękuję. Śpi dobrze. I tak by się stało, gdyby zielona gąsienica nie obudziła Bartka raz jeszcze. Jestem głodna. Jest za późno na jedzenie. Rano zjemy śniadanie. Ale ja jestem teraz głodna. Przez burzę nie zjadłam kolacji. Narzekała gąsienica. Dziękuję. Już nie będę ci przeszkadzać. Obiecała zielona gąsienica, ale nie dotrzymała słowa. Bartek, nie mogę zasnąć, boję się. Powiedziała, budząc małego ślimaka kolejny raz. Czego się boisz? Zapytał Bartek, ziewając. Nie wiem, proszę opowiedz mi coś, co pozwoli mi zasnąć. Dobrze, opowiem. Teraz i tak nie zasnę. Bartek zaczął opowiadać historię. Mówił o tym, jak wiatr porwał latawiec, jak znaleźli kapelusz muchomora i jak doktor Sowa wyleczył jego bolące ucho. I co stonoga dostała pod choinkę. Ale gąsienica niewiele usłyszała, bo bardzo szybko zasnęła. Bartek wreszcie mógł odpocząć. Nim się obudzili, burza minęła i wyszło słońce. Widzisz ten obrazek? Czasami i mnie śnią się koszmary. Wtedy myślę o tej wróżce. Ona przegania wszystkie złe myśli i koszmary. Narysuję dla ciebie coś, co lubisz i będziesz to mogła przykleić nad swoim łóżkiem. Jeśli poczujesz się źle, będziesz mogła na to popatrzeć, a koszmary znikną. Słonko, narysuj dla mnie słonko. Bardzo je lubię, bo zawsze się uśmiecha. Jest bardzo ładny. Dziękuję, powiedziała gąsienica. Przyklej rysunek nad swoim łóżkiem, powiedział Bartek. Gąsienica wzięła obrazek i z uśmiechem na ustach wróciła do domu. Z czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Knedle. Pewnego jesiennego dnia Basia ugotowała knedle ze śliwkami i zaprosiła przyjaciół na obiad. Przyszli Bartek, Baltazar, Staś i Matylda. Mała Biedronka przełożyła na każdy talerz po 3 knedle. Bartek, Basia i Matylda szybko się najedli. Knedle ze śliwkami! Uwielbiam je! Mógłbym zjeść 5! Powiedział Baltazar. 5 to mało. Ja mógłbym zjeść 7. 7? Ja zjadłbym 8. A ja 10, oświadczył Staś. Więc zróbmy konkurs, powiedział Baltazar. Przekonajmy się, kto zje więcej knedli. Basi nie spodobał się ten pomysł. Chciała przekonać chłopców, ale ci się uparli. Skończy się bólem brzucha, ostrzegła ich, ale Baltazar i Staś nie chcieli jej słuchać.
Zjedliśmy już po 3 knedle. Czas na 4. Powiedział Staś i przełożył knedle na talerz. Gdy skończyli, wzięli 5. Później zjedli 6. A po 6. 7. Po 7. zjedli 8. A potem 9. Czas na 10. Dasz radę? Zapytał Baltazar. Mógłbym zjeść 2 razy więcej knedli, odpowiedział Staś. Chłopcy zjedli tyle knedli, że rozbolały ich brzuchy. Polecę po doktora Sowę! Krzyknęła Matylda. Doktor Sowa zbadał chłopców i nakrzyczał na nich. Co wyście narobili? Wcale się nie dziwię, że boli was brzuch. Zjedli po 15 knedli, powiedział Bartek po przeliczeniu pestek na talerzu. Więc konkurs skończył się remisem. To nie był dobry pomysł. Nie możecie jeść gotowanych ziemniaków przez 3 dni. Ale jutro w lesie będą trdelniki, poskarżył się Staś. Bardzo mi przykro, ale nie możecie ich jeść. Przyjdźcie do mnie za 3 dni, to zbadam wasze brzuchy, powiedział doktor Sowa i odleciał do domu. Następnego dnia na łące pojawił się samochód z przepysznymi trdelnikami. Wszystkie leśne zwierzęta chciały spróbować smakołyku. Poproszę cynamonowy, powiedziała Basia. Dla mnie będzie kokosowy, dodał Bartek. Ja poproszę z cukrem, zawołała Matylda. Ale były też ciasteczka z orzechami, makiem i czekoladą. Baltazar i Staś byli bardzo smutni, ale zrobili to, co kazał doktor Sowa. Po 3 dniach chłopcy odwiedzili doktora Sowę. Przyjrzyjmy się wam, powiedział doktor, badając dokładnie chłopców. Wyglądacie dużo lepiej i widzę, że posłuchaliście mnie. Tak było, powiedział smutno Staś. Choć tak bardzo chciałem zjeść te pyszne ciasteczka. Staś i Baltazar pożegnali doktora Sowę i ruszyli do domu. Wtedy zawołał ich doktor. Zaczekajcie chwilę, mam coś dla was. Zachowałem dla was po ciastku. Był pan na łące, doktorze? Oczywiście. Poleciałem po ciasteczka dla moich piskląt, ale 2 odłożyłem dla was. Zrobiliście to, o co prosiłem, więc zasłużyliście na nagrodę. Dziękujemy, powiedzieli chłopcy z szerokimi uśmiechami na ustach i uściskali doktora Sowę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Domek gwiazdki. Pewnego letniego wieczoru Bartek i Basia grali w karty w domku Biedronki. Nagle zauważyli jasne światło nad wzgórzami. Co to było? Zapytał Bartek. Wyglądało jak spadająca gwiazda. Spadająca gwiazda? Przyjrzyjmy się z bliska, zaproponowała Basia. Bartek i Basia wzięli się za ręce i poszli w kierunku dziwnego światła. Popatrz, Bartek! Mały ślimak otworzył usta ze zdziwienia. Na szczycie wzgórza stał domek w kształcie gwiazdy. Skąd to się wzięło? Jeszcze wczoraj tu nie stał, szepnął Bartek. Zostań tutaj, powiem o wszystkim naszym przyjaciołom, powiedziała szeptem Basia i poleciała powiedzieć o odkryciu Baltazarowi, Matyldzie i Stasiowi. Gdy wszyscy przyjaciele dotarli na miejsce, ostrożnie zbliżyli się do osobliwego domku. Staś zapukał do drzwi. Świetlista dziewczynka pojawiła się w drzwiach. Miała długie włosy utkane błyszczącymi gwiazdkami i złote skrzydełka świecące w ciemności. Bartek odezwał się jako pierwszy. Kim jesteś i jak tu dotarłaś? Ale dziewczynka nie odpowiedziała.
Możemy ci jakoś pomóc? I znowu żadnej odpowiedzi. Dziewczynka po prostu stała i nic nie mówiła. Dobrze, skoro nie chcesz nic powiedzieć, to nie. Wracamy do domu. Zaczekaj chwilę, powiedziała Basia. Może ona nie potrafi mówić. Nie potrafi mówić? Zapytali zdziwieni przyjaciele. Basia znalazła patyk i narysowała na piasku gwiazdę. Potem podała go dziewczynce. Nieznajoma wzięła patyk do ręki i zaczęła rysować. Mała harfa? Zapytała Basia, a mała dziewczynka kiwnęła głową. Zgubiłaś ją? Zapytała Matylda, a dziewczynka wskazała na okno. Wypadła przez okno. Dziewczynka ponownie kiwnęła głową. Nic tego nie rozumiem, mruknął Baltazar. A ja tak, powiedziała Basia. Ona mieszka w niebie, ale przez okno wypadła jej harfa. Przyleciała do nas, żeby jej poszukać. Pomożemy w poszukiwaniach, zaproponował Baltazar. Nie martw się, znajdziemy ją. Przyjaciele zapewnili dziewczynkę i poszli do lasu szukać instrumentu. Nie mogę jej znaleźć, powiedział zasmucony Bartek. Szukałem we wszystkich krzakach. Ja też jej nie znalazłem, a szukałem dosłownie wszędzie, dodał Baltazar. Rozejrzę się z góry, powiedziała Matylda i zatrzepotała skrzydełkami nad drzewami. Jest tutaj, tutaj, znalazłam ją, zawołała Matylda. A potem wyjęła złotą harfę z gniazda kanarków. Ostrożnie przekazała instrument małej dziewczynce. A ona poleciała z powrotem do domku i zamknęła drzwi. Wyjęła z włosów jedną z błyszczących gwiazdek i dała Matyldzie. To dla mnie? Zapytała zaskoczona Matylda. Dziewczynka kiwnęła głową. Potem usiadła przy oknie i zaczęła grać na harfie. A gdy grała, jej domek zaczął unosić się coraz wyżej i wyżej. Leci do nieba! Zawołała Basia z ogromnym zdziwieniem. Wkrótce domek był tylko jedną z gwiazd świecących na niebie. Szkoda, że musiała już lecieć, powiedział Staś. Matylda bardzo dbała o małą gwiazdkę. Trzymała ją w małej szkatułce i nosiła tylko w wyjątkowe dni. Za każdym razem przypominała jej o małej dziewczynce grającej w oknie na harfie, wysoko na niebie. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Gra planszowa. To był piękny wiosenny dzień. Bartek grał z Matyldą w grę planszową. Musieli pokonać długą drogę od myszki do kawałka sera. Zwycięży ten, kto pierwszy dotrze do sera, wyjaśniła Matylda. Bartek zaczął grę. Rzucił kostką i przesunął pionka. Później przyszła kolej na Matyldę. Też rzuciła kostką i ruszyła do przodu. Wygrałem! Zawołał mały ślimak, gdy jego pionek dotarł do sera. Dobrze, wygrałeś. Zagrajmy jeszcze raz. Bartek wygrał też drugą partię. Wygrałem, znowu jestem zwycięzcą, zawołał z dumą mały ślimak. Zagrajmy jeszcze raz. Rozpoczęli kolejną grę. Tym razem to Matylda pierwsza dotarła do kawałka sera. Wygrałam, Bartek, to ja jestem najlepsza, zawołała z radością Matylda. Bartek był bardzo zły. Usiadł pod sosną plecami do Matyldy, żeby nie widziała kostki. Wyrzuciłem szóstkę, Matylda powiedziała, co o tym myśli. To niesprawiedliwe, rzucaj kostką tak, żebym ją widziała. Nie, rzuć jeszcze raz. Tym razem wyrzucił dwójkę. Został daleko z tyłu, a Matylda wygrała. To niesprawiedliwe. Ja chcę wygrać. Oszukujesz. Ale Bartek, o to chodzi w grze planszowej. Raz wygrywasz ty, a raz ja. Nie możesz wygrywać za każdym razem.
mogę i chcę wygrywać każdą grę! Narzekał Bartek. Był tak wściekły, że porozrzucał pionki na trawie. Dobrze, skoro tak chcesz grać, rób to sam. Matylda odleciała. Będzie lepiej, jeśli zagram sam. Mruknął Bartek. Rzucił kostką i przesunął pionka. Rzucił znowu i przesunął pionka. I wygrywał raz za razem. Ale bardzo szybko gra go znudziła. Spróbował więc zagrać z misiem. Ale to nie był wymagający przeciwnik. Bartek poszedł wreszcie szukać Matyldy. Nie da się tak grać, powiedział do siebie. Odnalazł Matyldę na łące. Grała w karty z Basią, Baltazarem i Robertem. Mogę z wami zagrać? Zapytał uprzejmie Bartek. Pewnie, że tak, ale nie zawsze będziesz wygrywał, a ja nie chcę, żebyś rzucał kartami. Ostatecznie Matylda zawołała Bartka. Bartek, zagraj z nami, ale nie złość się, jeśli nie wygrasz. Obiecuję. Zgodził się Bartek i pobiegł do swoich przyjaciół. Grali w karty, aż zrobiło się ciemno. Bartek wygrał jedną grę, a Matylda drugą. Robert, Baltazar i Basia też raz wygrali. Bartek był tak szczęśliwy, że może grać z przyjaciółmi, że w ogóle się nie złościł, gdy przegrywał. Staś przelatywał nad łąką i krzyknął do przyjaciół. Zobaczcie, wystrugałem patyki. Zróbmy ognisko i upieczmy na nich jabłka. Wszystkim spodobał się ten pomysł. Dołączył do nich Edek. Wszyscy budowali ognisko, kroili jabłka i piekli je nad żarzącym się drewnem. Przyjaciele zjedli wszystkie jabłka. Bartek oddał ostatni kawałek Matyldzie. Naprawdę chciał jej powiedzieć coś miłego, ale jedynie wykrztusił... Proszę, to dla ciebie. Gdy jabłka zostały zjedzone, przyjaciele włożyli patyki w ognisko i malowali nimi obrazki na czarnym, nocnym niebie. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki! Odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci! Powiedział Bartek, uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnię, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia
klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się, powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi.